Nazywam się Sebastian Bednarek i wspólnie z Domem Filmowym zapraszamy Państwa do wysłuchania wspomnień i mądrości życiowych bardziej doświadczonych koleżanek dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Mam na imię Elżbieta. A, przyznam się, mam już 82 lata. Ale nie czuję tych lat jeszcze, tak bardziej jak się zbliżają moje urodziny, ale do kwietnia jest daleko, to się nie liczy. Mieszkam w takiej specyficznej bardzo spółdzielni mieszkaniowej senior. To jest liczba, która pozwala na to, by spojrzeć na życie z punktu widzenia takiej jakby już historii, czyli jak to jest, kiedy siedzisz sobie przed takim albumem, przeglądasz swoje życie, trochę jest tak pewnie, nie wiem, czy jest kwestia... Ja czasami tak patrzę, że chciałabym, żeby kiedyś wolną chwilą moi najbliżsi zerknęli sobie do tych albumów. Ja to właściwie robię dla nich. Jak tworzę, to tak, to robię dla siebie, bo ja na przykład wybieram czasami zdjęcia, które wcale nie są ładne, ale one mnie coś, dla mnie coś znaczą, sytuację mi jakąś przypominają. I te zdjęcia nie muszą być piękne portrety czy coś tam, ale na przykład jakaś tam sytuacja, która... coś o czymś mówi. Znacząca dla ciebie. Znacząca. Ale jakie emocje towarzyszą temu? To jest jakoś tak, że myślisz sobie, że... Znaczy teraz powiedz sobie coś takiego, powiedz na przykład, gdybyś miała taką udzielić taką radę, na przykład gdyby, no bo każdy w którymś momencie będzie swojego życia siedział przed tak zwanym albumem, to nie musi być faktycznie album, ale to może być rodzaj wspomnienia. Różnie to może wyglądać. Siadasz sobie i wspominasz. Interesuje mnie przywołanie tych, to jakby co czułaś, kiedy porządkowałaś swoje życie, bo to jest takie trochę... Trochę porządkowanie, Każdy na swoim, każdym etapie swojego życia powinien to zrobić. No my, żyjąc, ja na przykład mając tyle lat, ile mam, jeszcze teraz nie mam czasu, żeby to usiąść do tego i to zrobić. Ale kiedy będę miał czas, to jaką radę mi dasz, Ela, co mam zrobić z tym swoim życiem? Fajno powiedziałeś rzecz, że niekoniecznie ładne. I to jest super. No tak. Ale co jeszcze? No, to ja ci to mogę poradzić, ale to jest niewykonalne, bo sama tego nie zrobiłam. Pytać starszych w rodzinie o różne sytuacje, żeby potem właśnie móc to jakoś ująć, czy w formie pisemnej, czy wiedzieć, które zdjęcia zatrzymać, bo mnie zabrakło możliwości zapytania, czy moich rodziców, czy kogoś z ich pokolenia. Niektórych zdjęć nawet nie potrafiłam zidentyfikować. Ja się przenosiłam, ja zrobiłam taką, no, duży transfer w moim życiu, przeniesienie się po blisko 70 latach z Warszawy. A jestem urodzoną warszawianką, więc mi było dość trudno, przeniosłam się tutaj do Gdyni. Także to był taki, no, duży skok, prawda? I pewne rzeczy, ja już szykując się tak powolutku, bo ja już dawno miałam zamiar przeniesienia się tutaj. Gdynia z tamtych czasów, jak sobie myślisz, to kiedy przyjeżdżałaś tutaj w latach 70., 80.? Tak, od 70. już też, bo brat tu zamieszkał zaraz po studiach, to był jakiś tam 68. czy 6., no to od tego czasu. Notabene mieszkał wtedy na Witominie. O, czyli historia się tak, troszkę... Tak, i na Kwaśniejskiej. O, To świetnie. Także to był taki... Miał wtedy taki skuter
chyba Wiatka to się była marka. I tutaj zjeżdżaliśmy kawałeczek tą Wiatką w dół Chwarzmińskiej, ale z powrotem to już się pchało, bo ona ciągle wysiadała. Był chyba jeden, jedyny sklep spożywczy tak na wysokości początków Chwarzmińskiej, tam gdzie on z kolegą dostali takie mieszkanie z przydziału, ale jako, bo oni byli jak gdyby na nakazie pracy. I latem przyjeżdżało do nich, do tego jednego pokoiku, po 8, po 10 osób. I pamiętam, że chodziliśmy do tego sklepiku i no jak to w czasach studenckich, czy trochę potem, piło się wino, Agri Beef Cover, które wtedy było modne, no ale w tym jedynym sklepie zabrakło. Nie wiem, czy to się nadaje do podcastu. Nadaje się bardzo dobrze. No, zabrakło Agri Beef Cover. Okej, okay, a jeszcze wracając do tych porządkowania i tego, bo pamiętam, kiedy pierwszy raz tu przyszedłem do tego mieszkania, pamiętam, że pokazywałaś mi zdjęcia, ja tam sobie upatrzyłem taką sytuację, bardzo mi się zapadło w pamięć książeczka Autostopowicza i ten, tak, tam tak. Nie dość, że masz w tym albumie zdjęcia. Tak, ja mam dużo różnych rzeczy, mam na artefakty. Przykład jakieś, tak. I nadal to prowadzę, że jak mam jakiś coś, co dla mnie stanowi frajdę, to także zawsze coś tam, czy jakiś bilet na imprezę, to wkładam tak za zdjęcie. Niektóre rzeczy, niektóre jakieś ulice, to moi się dziwili, gdzie ja się znalazłam. Jechałam na przykład autobusem do końcówki i tam coś zobaczyłam, dzwonię do bratowej i mówię, że a tutaj jest taki sklep, a ona mówi, Jezus Maria, gdzie ty się znalazłeś, a skąd ty tam jesteś? I ona tam na przykład nigdy nie była, bo jeżdżą samochodem i jeżdżą tam, gdzie potrzebują, jeżeli gdzieś tam na drugą stronę. Skąd tobie taka ciekawość? Znaczy wiem, że jest, bo już słyszałem któryś raz, ale zobacz, opowiadasz mi i też mi o tym opowiadałaś i niestety szkoda, że wtedy nie miałem włączone. Mówiłaś o tym, że przyjechałaś z Warszawy i mówiłaś o tym teraz, że poznałaś piękną Gdynię, znałaś ją od lat 70, ale znałaś tą ładną, taką, wiesz, wycyckaną, a teraz jeździsz po tych, że jeździłaś po tych tak Ja chciałam troszkę poznać Gdynię, żeby wiedzieć, gdzie się poruszać. Zobacz, no lubię poznawać. Wędrujesz miejsca, których tak naprawdę przeciętny człowiek nie odwiedza, czyli rzecz jakieś. Jedziesz sobie na pętlę autobusową. No tak. I na przykład pojechałam tym 141 do końca i tam. I miałam zamiar wracać tak samo, no żeby się nie zagubić, bo to były początki moje w Gdyni. Ale zobaczyłam, że tam gdzieś jest trolejbus. No to jak jest trolejbus, to znaczy, że jedzie do miasta, bo przecież trolejbusy jadą do miasta. To zmieniłam plany i wracałam tym trolejbusem przez zupełnie inną trasę. A potem tutaj z paroma sąsiadkami zaczęłyśmy jeździć, a to do Żukowa, bo jest autobus, a to do Rumi, a to do Redy. To sobie pozwiedzałyśmy trochę. Tam, i to z tymi, które teraz tutaj na tych zajęciach też były twoich. No jechałyśmy sobie tam, zjadłyśmy jakiś mini obiad. Wstąpiłyśmy do Ciucholandu. No
No właśnie, a gdybyś miała powiedzieć, co jest ważne w życiu, bo już można by się pokusić taką, no właśnie... Oj, zdecydowanie rodzina i przyjaciele. To w ogóle jest ponad wszystko. No można by powiedzieć, że aż tak oczywista oczywistość, ale ile by o tym nie no mówić, niby to... tak, ale wiesz, jak tutaj obserwuję, no tu jest dużo ludzi, to niestety kiepskie czasami są układy. Rodzina. Relacje. Tak. Dzieci powyjeżdżały, albo się nie odzywają, albo tak sporadycznie, że aż... Najbardziej lubię Anglię z takich miejsc, w których byłam. W Stanach nie odpowiadało mi życie na tyle, że byłam gotowa w pław, byle przez Atlantyk, byle do domu. Ja się nie nadaję na mieszkanie za granicą. Jednak Polska. Ale jednak rodzina. Mnie rodzina. To jest to, co wiesz, mówiłam na początku i w międzyczasie. Dla mnie bycie poza rodziną jest jak gdybym... No nie potrafiłabym żyć bez rodziny. Mimo tego, że swojej osobistej nie miałam, czego całe życie żałowałam. No ale tak się czasami układa. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy Was na kolejne.